Tekst, który mogliśmy usłyszeć z pierwszego listu do Tymoteusza został zapisany na moim świadectwie chrztu. Dzisiaj już nie jest aktualny, ponieważ tekst zaczyna się słowami, niechaj nikt się nikt nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku. Rok 94. to dla mnie czas wspomnień, kiedy rzeczywiście, no inaczej patrzyłem na życie, byłem młodym człowiekiem, chociaż ktoś powiedział, że to nieważne. Nieważna szata zewnętrzna, ważne to, co w sercu. I tak naprawdę młodzi jesteśmy sercem, i tak również się czuję. Ale rzeczywiście dzisiaj mamy dzień Związku Harcerstwa Adwentystycznego, co zostało już wspomniane. I nie chciałbym powiedzieć, że dzisiejsze rozważanie, kazanie. Chciałbym zaadresować szczególnie do młodych ludzi, adresuję do wszystkich osób, które zechcą wysłuchać tego, czym chciałbym się podzielić. Niemniej będzie sporo na temat młodości, będzie sporo na temat powołania. Żyjemy przecież w świecie zróżnicowanym wiekowo, kulturowo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. To jest fantastyczne, że możemy się uzupełniać. Młodzi ludzie służą nam. Taką emanacją energii. Starsze osoby mówią powoli, powoli. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę doświadczenia, a więc i doświadczenia są potrzebne. I to, że tak się przeplatamy tą emanacją energii czy tymi doświadczeniami, jest bardzo dobre i szczególnie przydatne również w kościele, co wydaje mi się nie zawsze jest tak bardzo doceniane. Wyobraźcie sobie sytuację, że w Zboże jak jeden mąż, jesteśmy w tym samym wieku, chodzimy do tej samej klasy, nie ma nauczycieli. Ktoś by powiedział, ale by było fajnie. Może tak, może nie. Jesteśmy różni wiekowo, z różnym bagażem doświadczeń i problem w tym, że nie zawsze wiemy, jak skorzystać z tego potencjału. Z tego młodego wieku, z tych doświadczeń, które być może mamy życiowych, i połączyć to, żeby wydobyć tę, można by powiedzieć, esencję. W kościele bywało różnie. W kościele bywało różnie. Historia, można powiedzieć, tego kościoła Bożego, zapisana tak w, w torze, jak i w późniejszych księgach, chociażby księgach Kroni, księga królewskich, księgach Samuelowych, wskazuje na to, że Kościół przechodził przez różne doświadczenia, różne problemy. Mamy pewną historię, opisano, czy w zasadzie jest to sprawozdanie, w Drugiej Księdze Królewskiej w 24 rozdziale. I tu trzy pierwsze wersety chciałbym jako przeczytać, jako pewne przypomnienie, że takiego króla Izrael również miał. Joasz miał siedem lat. Kiedy został królem, a panował w Jerozolimie 40 lat. Jego matka miała na imię Sibia, a pochodziła z Berszeby. Joasz czynił to, co prawy w oczach pana, przez wszy wszystkie dni życia kapłana Jehoiady. W innym rozdziale, w 25, czyli kolejnym, mamy historię innego króla, i mamy tutaj informację, począwszy od pierwszych wersetów tegoż rozdziału, że Amazjasz miał 25 lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie 29 lat. Jego matka miała na imię Jehoadan, a pochodziła z Jerozolimy. Czynił on to, co prawe w oczach pana, lecz nie z pełnym poświęceniem. Również w kolejnym rozdziale, w 26, czwarte, cztery, pierwsze, przepraszam, wersety, mamy historię Uzjasza, króciutko opowiedzianą. Wtedy cały lud Judy wziął Uzjasza, który liczył wówczas 16 lat, i obwołał go królem zamiast jego ojca Amazjasza. On odbudował Elat po przywróceniu go Judzie. Stało się to po śmierci króla, jego ojca. Uzjasz miał wtedy 16 lat, kiedy został królem. A panował w Jerozolimie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia i pochodziła z Jerozolimy. Czynił on to, co prawe w oczach pana. Dokładnie tak, jak jego ojciec Amazjasz. Taki krótki przegląd historyczny dla przypomnienia. Myślę, że pamiętamy historię królów w Izraelu, w Judzie. Tutaj mamy przykład Joasza, który ma 7 lat. Później Amazjasz, król który wstępuje na tron w wieku 25 lat, i w końcu Uziasz, czy jo, jo, Joziasz, który liczy wtedy już 16 lat w momencie wstąpienia na tron królewski. Teolodzy wskazują, że sam Salomon, który. Po Dawidzie objął kr królestwo, objął tron. Miał około 20 lat. Tutaj trudno to historycznie udowodnić, ale tak się szacuje mniej więcej, że to również był bardzo, bardzo młody człowiek. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ci młodzi ludzie w trzech przypadkach, w przypadkach tych. Opowiedzianych historii tych królów jest wzmianka, że oni czynili to, co prawe w oczach Pana i byli grupą niewielu, niewielu królów, którzy czynili naprawdę to, co Bóg życzyłby sobie, aby czynili, ale oni właśnie poszli tą dobrą drogę. I tak nawiązując do tamtych wydarzeń, proszę sobie wyobrazić przez chwilę, że przewodniczącym Kościoła, przewodniczącym diecezji albo starszym zboru zostaje siedmioletni młodzieniec. Albo szesnastoletni młodzieniec, albo dwudziestoletni. I niektórzy powiedzą, ale by było fajnie. A niektórzy powiedzą, z młodych ludzi być może. A niektórzy powiedzą, nie, 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 hola, hola. Za mało doświadczenia. Ale moi drodzy, to co u Boga jest możliwe, czasami my jako ludzie blokujemy i wydaje nam się niemożliwe. Tak było w Izraelu i to było konieczne, wydaje się, że no, ta zasada dziedziczenia wprowadziła tych młodych ludzi na tron. To było przerażające być może dla wielu Izraelitów, którzy wyobrażali sobie króla na tronie jako bardzo doświadczoną osobę. Ale stało się inaczej. Zostali powołani bardzo młodzi ludzie. I tak naprawdę Młodość nie była przeszkodą, ale nastawienie ludzi. Bardzo często nastawienie ludzi. Chciałbym się odwołać do innej znanej historii, tym razem pochodzącej z pierwszej księgi Samuela. Historia również bardzo dobrze znana. Mamy ją zapisaną w szesnastym rozdziale pierwszej księgi Samuela. I przeczytam kilka wierszy, począwszy od wiersza szóstego. Kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył. Eliaba. Pomyślał, na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec. Ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan patrzy na serce. Potem Jesaj przywołał Abinadaba i polecił mu przejść przed Samuelem. Po chwili Samuel powiedział: Tego również nie wybrał pan. I tak dalej, i tak dalej. I ten, który miał się nie pojawić, zostaje poproszony o to, aby stawić się przed Samuelem, i on zostaje powołany na króla. Młody człowiek, młody człowiek, Dawid, który został wybrany i namaszczony na króla. Moi drodzy, czytając tę historię, myślę sobie, że Pan dług ma dla każdego miejsce w kościele, w zborze i każdego z nas powołuje, abyśmy wykonali pewien rodzaj służby. I pewnie młodzi ludzie wykonają lepiej pewien rodzaj służby niż osoby starsze, a niektóre rodzaje służby lepiej wykonają starsze osoby niż młodzi. Jak ważne jest to podejście, aby się nie zrażać, aby się nie zniechęcać, aby mieć dobre nastawienie. I gdy mówię o tym, przychodzi mi do głowy pewna historia, a ktoś posłuchał kiedyś, jak mały chłopiec przekonywał głośno sam siebie, że jest doskonałym bejsbolistą. Na głowie miał czapeczkę bejsbolową, w rękach piłkę, kij, no i próbował. Był dobrze przygotowany. Jestem największym bejsbolistą na świecie, powiedział dumnie. Podrzucił piłkę, przymierzył się, by uderzyć, lecz nie trafił. Niezrażony podniósł piłeczkę, rzucił ją wysoko w powietrze i zawołał: jestem najlepszym bejsbolistą w ogóle. Zamierzył się kijem, ponownie chybił i przez chwilę dokładnie przyglądał się kijowi, piłeczce, w końcu jeszcze raz. Posłał ją w powietrze i rzekł: „Jestem największym bezbolistą, jaki kiedykolwiek istniał”. Przyłożył z całej siły kijem i znowu nie trafił w piłkę. Chyknął tylko: „O matko, co za miotacz”. Moi drodzy, może to jest szalone, ale czasami potrzebujemy wręcz takiego podejścia, żeby się nie zrażać, żeby mieć dobre. Nastawienie, bo przecież Bóg powołuje wszystkich do kościoła, i tych młodych, i tych starszych. W Ewangelii Świętego Jana mamy piękne słowa w pierwszym rozdziale zapisane, wskazujące na to, jak Bóg pragnie człowieka prowadzić. I znowu przypomnę, bo jestem przekonany, że te słowa są nam bardzo dobrze znane. Pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana, wiersz 11, 12. Przyszedłem do swego swojego jednak nie przyjęli. Przyszedł przepraszam do swego, swojego jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w jego imię. I to jest właśnie powołanie. Bóg powołuje wszystkich i mówi: "Przyjdź, przyjdź". Bóg powołuje wszystkich do zbawienia. I to jest fenomen że Bóg bez względu na okoliczności, na rasę, na kulturę, na umiejętności, na wykształcenie, na stan posiadania, zaprasza wszystkich do zbawienia. Ale to nie działa w ten sposób, że będziesz zbawiony, bo tylko uwierzysz. Bóg mówi, jeśli uwierzysz i pójdziesz za mną, bo owce głosu mojego słuchają. Moje owce mnie znają. Bóg mówi o przyjaźni i mówi, że jeśli pełnić będziecie moje słowo, będziecie prawdziwie moimi przyjaciółmi. Zatem, czy to powołanie, Boże powołanie, to wszystko jedno, jaki dzień zachowuję? To wszystko jedno, jaką drogę kroczę? Ważne, żebym tylko w Boga wierzył? Czy to wszystko jedno, jak odnoszę się do drugiego człowieka? Bóg i tak, i tak przebaczy wszystko. Bóg... Powołuje nas i czyni nas dziećmi bożymi, ale są pewne uwarunkowania tego powołania. Bóg kształtuje nas, zmienia nas i to powoła, powołanie na tym właśnie polega. Zatem Bóg mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. W tych słowach z Ewangelii Świętego Jana Bóg mówi, że daje przywilej stania się dziećmi bożymi. I coś, co jest dla mnie szczególnie ważne, to również nazwałbym to, czy określił, mianem przywileju. To przywilej współpracy z Panem Bogiem. Wyobraźcie sobie osobę, która potrafi wszystko perfekcyjnie wykonać, zrobić, i nagle nieumiejętnej osobie oddaje pracę do wykonania. I tak myślę o mojej współpracy z Panem Bogiem. Bóg, który doskonale potrafi wszystko zrobić, mówi: chodź, zapraszam Cię do współpracy. Choć będziesz współpracował razem ze mną, pójdź w moim imieniu i wykonaj. W szczególnej modlitwie arcykapłańskiej mamy tę historię zapisaną, czy tą modlitwę zapisaną w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Tutaj kilka wierszy, pozwólcie, że znowu przypomnę, począwszy od 18 możemy przeczytać: Jak Ty mnie posłałeś na świat, ja ich. Posłałem na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone w Prawdzie. Stawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich Słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno. A więc Chrystus modlił się o to, aby ci, których posyła, dzięki Jego Słowu wierzyli w Boga i oni również, aby poczuli potrzebę. Pójścia w imieniu Bożym. A więc Bóg powołuje nas do dwóch rzeczy. Przede wszystkim do tego, żeby przyjść do Niego i skorzystać z daru zbawienia. Po drugie, żeby pójść w Jego imieniu i przyprowadzać innych ludzi do Boga, żeby oni z tego przywileju stania się dziećmi Bożymi również mogli skorzystać. Pamiętam, gdy ja przyszedłem do Boga, gdy zdecydowałem się pójść. Za nauczycielem, tym najlepszym nauczycielem, gdy studiowałem Słowo Boże, i w zasadzie można stwierdzić, że miałem dwie lekcje biblijne, ponieważ korzystałem z pewnych wykładów, i gdy pastor przyszedł na rozmowę ze mną, to ja przedstawiałem pewne teksty i powiedziałem, że to rozumie. I pastor stwierdził: Wiesz, w zasadzie wystarczą dwie lekcje biblijne. No i tak rzeczywiście się stało. Zawarłem przymierze z Panem Bogiem, zacząłem chodzić do zboru, próbowałem się angażować. W działalność, w życie zboru w takich drobiazgach potrafiłem się sprawdzić i nagle po trzech tygodniach po moim krzcie usłyszałem pewną, czy przekazano mi pewną informację i zarazem prośbę. Słuchaj, jest pewien zjazd w Warszawie, wtedy byłem w zborze na Lubelszczyźnie, wyjeżdża kilka osób, czy ty mógłbyś przygotować kazanie na sobotę? Kochani, nie pamiętam, czy wtedy stałem, czy siedziałem, ale wiem, że musiałem usiąść. Trzy tygodnie po kszcie i poproszono mnie o powiedzenie kazania i powiedziałem, że muszę się zastanowić nad tym, ale niedługo potem tak się modliłem i, i takie myśli w odpowiedzi przyszły, powinieneś spróbować. Ja mówię, dobrze, spróbuję. Pójdę, Panie Boże, tam, gdzie mnie posyłasz. Wybrałem bardzo ambitny temat wtedy sprawiedliwość Chrystusa. I tak codziennie modliłem się: Panie Boże, daj mi umiejętność, daj mi mądrość, żebym przedstawił to właściwymi słowami. I modliłem się, i tak coraz więcej wątpliwości przychodziło i rodziło się w mojej głowie, czy to była dobra decyzja. Czy to była dobra decyzja. I tak e, uklękłem w moim pokoju, a mieszkaliśmy wtedy w bloku, i mój pokój był, za takim, można powiedzieć, występem w bloku. Mało tego, rosło przed oknem dość duże drzewo, które przesłaniało światło. Był to pochmurny dzień, i tak w piątek uklęknąłem przed tym oknem, i tak modlę się do Pana Boga, wypowiedziałem, co mi leżało na sercu, i nagle tak w odpowiedzi czuję takie światło na twarzy, taki dziwny blask. Otwieram oczy, takie ciepło mi się zrobiło. I tak widzę taką dziurę w tych chmurach i taki promień światła leci prosto mi na twarz. Ktoś powie zbieg okoliczności. Możliwe, ja to inaczej odebrałem. Powiedziałem: Panie Boże, skoro ty mnie prowadzisz, niech tak będzie. Stanąłem przed kazalnicą i nie wiem, czy wiecie, jak się Twista tańczy. To tak nogi mi latały, ale starałem się górę zachować yy, tak nieruchomo. Tak, trzymałem się. Ech. No, i tak jak potrafiłem, z serca, oczywiście miałem też także dyspozycję przygotowaną, tak przedstawiłem pewne moje przemyślenia. Skończyło się kazanie i pomyślałem: Panie Boże, dzięki Ci, to już, to już za mną. To było bardzo trudne dla mnie doświadczenie, chociaż potrzebne. Minęło kilka dni. Zadzwonił pastor okręgowy: Mówi, wiesz, słyszałem, że wygłosiłeś kazanie. I ja tak. Odpowiedzi mówię, tak. No nie wiedziałem, jakie głosy, jakie opinie były wyrażone na ten temat. No i tak się składa, że potrzebujemy osób usługujących i chciałbym cię wstawiać w program. I tak to moje przyjście do Pana Jezusa i zaraz spójrzcie, nastąpiło bardzo, bardzo szybko. I pomyślałem, skoro taka Boża wola, niech tak się dzieje. I bywa tak, że my chętnie przychodzimy do Pana Boga, na zasadzie przyjdź do mnie i przychodzimy, ale niezbyt chętnie podejmujemy służbę pójść. Szukamy wielu powodów, rodzą się w naszym sercu jakieś wątpliwości co do własnych predyspozycji. Znajdujemy je sami. Nie umiem mówić. Czasami mówimy wstydzę się, nie mam doświadczenia. Ktoś zrobi to lepiej. Nie mam czasu. Przecież dla wszystkich jest miejsce. W kościele. I chciałbym Wam trochę, moi drodzy, poprawić samopoczucie i powiedzieć, że trudności z nauką miały osoby następujące. John Lennon, George Patton, który był amerykańskim generałem i dowódcą tutaj w Europie, walcząc z, z najeźdźcą hitlerowskim, Bill Wilson, założyciel anonimowych alkoholików. Woodrow Wilson, 27. prezydent Stanów Zjednoczonych, Agata Christie, Winston Churchill, Leonardo da Vinci. Och, można by wymieniać długo. Ja wybrałem tutaj niektóre osoby. Dalej poprawiając tak samopoczucie, żebyśmy tak źle nie myśleli też w kontekście może swoich umiejętności. Być może młode osoby też się zastanawiają nad swoim miejscem w Kościele, więc również o tym powinny pomyśleć. Warto zwrócić uwagę, że osoby jak John Milton, który był sławnym poetą, dramatopisarzem, był niewidomy. A jednak starał się coś zrobić w tym kierunku, aby nie skupić się na swojej ułomności, ale na tym, co może wykrzesać z siebie. Itzak Perman, światowej klasy skrzypek, był sparaliżowany od pasa w dół. Raffer Johnson, mistrz dziesięcioboju, urodził się ze zdeformowaną stopą. A Tomasz Edison kiedyś powiedział takie słowa: Jeśli robilibyśmy te wszystkie rzeczy, na które nas stać, z pewnością zadziwilibyśmy samych siebie. Ja się zgadzam z tymi słowami. Nie wiem czy wy, ale gdybyśmy naprawdę potrafili z siebie wykrzesać pokłady i możliwości, które Bóg nam daje czy rodzi przed nami, moglibyśmy zadziwić samych siebie. Przekonał się o tym między innymi King Camp Gillette. Autor pewnego zwariowanego wynalazku, który wywołał śmiech u inwestorów, inżynierów, ekspertów w Massachusetts. Nikt bowiem nie wierzył, że można stworzyć ostrze, które będzie na tyle ostre, by gładko golić, na tyle tanie, by można je było wyrzucić, gdy się stępi. Żelet pracował aż cztery lata i stworzył pierwszą jednorazową maszynkę do golenia. Po sześciu latach dopiero zdążył ją wprowadzić na rynek. W czasie pierwszego roku sprzedano tylko 51 sztuk, ale już w kolejnym 90 tysięcy. A dzisiaj Panowie przesuną po twarzy i powiedzą, no jak bez takiej maszynki funkcjonować? Niektórzy korzystają z jakichś maszynek elektrycznych, ale jak funkcjonować bez takiej maszynki do golenia? Czy współpraca z Bogiem wymaga od nas samozaparcia? Oczywiście, że tak. Wiedział o tym Abraham, Mojżesz. Ktoś kiedyś stwierdził, przeczytałem takie zdanie, że gdyby Mojżesz z perspektywy czasu popatrzył na to, co przeżył, trudno stwierdzić, czy byłby taki chętny, aby zdecydować się na to, co Bóg mu zafundował. Ja nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo Mojżesz cieszył się tą Bożą obecnością, cieszył się tym, że Bóg go przemienił, że dał mu siłę, że dał mu moc w tym wszystkim i że był tym Bożym narzędziem. Ale coś w tym jest, dlatego że wielu ludzi, patrząc z perspektywy czasu, tak ocenia swoje nastawienie do pewnych działań. Pozwólcie jeszcze na dwie, trzy myśli. Michał Anioł przez siedem lat leżał na plecach, na specjalnym rusztowaniu, by ukończyć freski w Kaplicy Sykstyńskiej. Beethoven był zupełnie głuchy, gdy skomponował dziewiątą symfonię. I ciekawą myślą to zamknę: Alberta Einsteina. Pośrodku każdej trudności leży okazja. I coś, moi drodzy, w tym jest. I chciałbym odwołać się do historii innego młodego człowieka. Słyszeliście pewnie o Janie Marku. W księdze Dziejów Apostolskich w 15 rozdziale kilka razy pojawia się ta postać. W 15. rozdziale od wiersza 35 możemy przeczytać, że podjął współpracę z Pawłem i Barnabą. A w zasadzie to był finał ich współpracy, ponieważ Jana Marka przy tej rozmowie już nie było. Czytamy tutaj następujące słowa: Paweł i Barnaba natomiast pozostawali w Antiochii, wraz z wieloma innymi nauczali tam i głosili słowa Pana. Po pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby powróćmy już do tych wszystkich miast, które głosiliśmy słowo Pana i odwiedźmy tam braci. Sprawdźmy jak się mają. Barnaba jednak zamierzał zabrać z sobą również Jana zwanego Markiem. Paweł natomiast obstawał przy tym, że lepiej nie zabierać ze sobą kogoś, kto opuścił ich w Panfilii i nie, był, nie brał już udziału w ich dalszej współpracy. Na tym tle Doszło między nimi do ostrego sporu, także że rozstali się ze sobą. Barnaba zabrał marka i odpłynął na Cypr. Paweł natomiast, polecony przez braci łasce pana, dobrał sobie Sylasa, Sylasa i także odszedł. Nieporozumienie, które wywołał Jan Marek uciekając z Cypru z tej pierwszej wyprawy, on po prostu nie czuł się w tym dobrze i zrezygnował. Ale po jakimś czasie sam apostoł Paweł przekonuje się do Jana Marka i w drugim liście do Tymoteusza ten młody człowiek jest doceniany przez apostoła. Mało tego, apostoł Paweł prosi o przysłanie go, ponieważ jest, jak to określa, pomocny w służbie. W drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, i tu wiersz jedenasty przeczytam. Jest ze mną tylko Łukasz, zabierz z sobą Marka, jest mi bardzo potrzebny do... Posługiwania. W pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale, 13 trzynastym wierszu, Piotr określa go mianem syna. Jan Marek dostał szansę i całe szczęście. Być może pewne wątpliwości, być może przekonanie o tym, że nie jest godny, być może nie ma tylu umiejętności co Paweł, Barnaba. I nie jest w stanie głosić w taki sposób Ewangelii, spowodowało to, że uciekł. Ale Bóg na szczęście zawrócił tego człowieka, młodego człowieka, i dał mu kolejną szansę. Jan Marek jest jednym z autorów Ewangelii. I chwała Bogu za to, że wrócił. Mike Ditka napisał kiedyś trener hokeja. Gdy zebrał, napisał, powiedział, w zasadzie jego słowa zostały spisane. Gdy zebrał swoich graczy i dostawali w skórę, powiedział: Jeszcze mecz się nie skończył po przerwie. I powiedział tak: Dopóki próbujesz, nigdy tak naprawdę nie przegrywasz. I coś w tym, moi drodzy, jest. Jeszcze jedna krótka historia. pisarka Carson McCullers przeżyła trzy wylewy krwi do mózgu, nim skończyła 29 lat. Była Częściowo sparaliżowana i cierpiała straszne bóle. Bardzo przeżywała również samobójstwo swojego męża. Inni ludzie poddaliby się rozpaczy, a ona postanowiła, że będzie pisać przynajmniej jedną stronę dziennie. Dzięki takiemu surowemu postanowieniu spod jej pióra wyszły jedne z najwspanialszych powieści. I moi drodzy, coś w tym jest. Czasami możemy zrobić więcej. Niżbyśmy się spodziewali. Czasami Pan Bóg rodzi w nas możliwości i chęci, ale tak naprawdę my sami stoimy na przeszkodzie temu, aby zaangażować się w taki rodzaj służby. Piękne jest w Kościele to, że dla każdego człowieka, dla każdego młodego, starszego, dla dzieci jest miejsce w Kościele. Wiemy to z historii biblijnych, wiemy to z lektury Pisma Świętego. Przypomnę jedynie dziewczynkę, która skierowała na mana do odpowiedniego człowieka i w zasadzie to była jej misja życiowa. Zrobiła, co mogła, była w pewnych okolicznościach postawiona, ale zrobiła, co mogła. I myślę sobie o tym, w jaki sposób my, jako ludzie, którzy gdzieś tam przez życie kroczymy z Panem Bogiem budujemy tę przyjaźń, rozwijamy te możliwości i poddajemy się Panu Bogu. Jeszcze jedna króciutka historia. 11-letnia Angela dotknięta poważną chorobą uszkadzającą system nerwowy nagle trafiła do szpitala. Dziewczynka nie mogła chodzić, jej ruchy były mocno ograniczone, lekarze nie rokowali nadziei na jej wyzdrowienie. Ich zdaniem dziewczynka spędzi resztę życia na wózku inwalidzkim. Lecz ta młoda dziewczyna nie poddawała się. Przeniesiono ją do szpitala rehabilitacyjnego w okolicach San Francisco. Zaplikowano każdą terapię, jaka mogła jej pomóc, i proszono o jedną rzecz. Wyobrażaj sobie, że chodzisz. Myśl o tym, że poruszasz się i normalnie, normalnie funkcjonujesz. Niech te ćwiczenia. Dają ci takie poczucie normalności. Ona była przekonana, że to jej pomoże. Lekarze chcieli, żeby jej stan psychiczny był naprawdę dobry, dlatego starali się to zaaplikować. I ona z wielkim uporem ćwiczyła. Pobudzała swoją wyobraźnię, leżąc w łóżku, bez ruchu, ufnie ćwiczyła w tej wizualizacji. Wyobrażała sobie, jak chodzi, biega, porusza się. Oczywiście też ciężko. Ćwiczyła i pracowała na tych różnych maszynach. Pewnego dnia, kiedy z całych sił starała się wyobrazić sobie, jak ponownie rusza no nogami, zdarzy się jakby cud. Łóżko zaczęło się poruszać po całej sali szpitalnej. Dziewczynka wykrzyknęła, Zobaczcie, co ja wyprawiam. Patrzcie, patrzcie, poprawię to po potrafię to ruszam się, ruszam się. krzyczała. A w tym czasie, kto żył w szpitalu, pędził. W stronę schronu, wydzierając się w niebogłosy. San Francisco nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi, ale Angela o tym nie wiedziała. Na szczęście nikomu nic się nie stało w tym szpitalu, a już po kilku miesiącach Angela wróciła do szkoły. O własnych siłach, na własnych nogach. Żadnych kul, żadnego wózka. Coś w tym jest, moi drodzy, jeśli próbujemy, tak naprawdę nigdy nie przegrywamy. Niech Bóg nas prowadzi przez życie w taki sposób, abyśmy odkrawali w sobie pewne pokłady możliwości. Pamiętali, czym jest to prawdziwe powołanie. Powołanie do zbawienia przyjdź, ale powołanie do służby pójść. Bo przecież Pan Jezus zostawił nam słowa. Słowa, do których być może zbyt często nie, nie sięgamy, ale one mają moc. Zapisane zostały w Ewangelii Świętego Łukasza, w 17 rozdziale. Apostołowie zwrócili się do Pana, czytam od wiersza 5. Dodaj nam wiary. Pan zaś odpowiedział: Gdybyście mieli wiarę, jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie: wyrwi się z korzeniami i zasadź w morzu. A ona usłuchałaby Was. Moi drodzy, takiej wiary życzę każdemu z nas, takiego kroczenia przez życie z miłością, nastawieniem do Boga. Niech Bóg nas szczególnie błogosławi. A teraz pomodlimy się, a dziękując Panu Bogu za Jego szczególne prowadzenie, za Jego błogosławieństwo, za to, że nas odnalazł w życiu. I dziękuję Tobie, Panie, za każdego z nas. Dziękuję, że w naszym kościele jest miejsce dla każdej osoby, dla dzieci, dla młodzieży. Dziękuję, że stawiasz przed nami możliwości, rozwijasz nas. Dziękuję, że starsze osoby mogą dzielić się doświadczeniami, młodsi emanować energią. Dziękuję Ci, Panie Boże, że możemy się tak uzupełniać, za to, że harcerze mają swoje miejsce w kościele. Za to, że ten ruch tak wspaniale się rozwija, za to, że stawiasz, Panie Boże, tyle możliwości, rozwijasz i realizujesz tak wspaniałe projekty. Dziękuję za nasze zbory, w których ci młodzi ludzie widzą pewne wzorce. Daj nam być takim dobrym wzorem do naśladowania. Niech wszystko, co czynimy, przynosi Tobie chwałę. Z całego serca proszę, abyśmy, tro, abyśmy stanowili taką zjednoczoną społeczność, społeczność zachęcającą innych do pójścia za tobą, skorzystania z tego dobrodziejstwa przyjaźni z Bogiem. Niech Tobie, Panie, będzie chwała objawiająca się w naszym życiu, przez to, co czynimy, mówimy i w jaki sposób postępujemy. W imieniu Pana Jezusa o to proszę, Tobie, Panie, dziękując. Amen.